Słowo depozyt kojarzy nam się z kosztownym przedmiotem przekazanym jakiejś instytucji czy osobie do przechowania. W języku teologicznym to określenie jest często używane i ma bogaty sens, można je rozumieć wręcz podwójnie. Wyrażenie depozyt uświadamia po pierwsze, że wiara jest autentycznym skarbem, który należy cenić, jest ową ewangeliczną perłą, dla której warto poświęcić świecidełka uchodzące w obiegowej opinii zawartości. Skarb musi być również dobrze strzeżony. To cytat z książki arcybiskupa Stanisława Budzika „Wierzę w Boga Ojca”. Spotkanie z katechizmem Kościoła katolickiego. W tym odcinku programu Balans Bieli chcemy porozmawiać się z naszymi gośćmi, czyli panią Zytą Szarafiniak, katechetką, i panami Jackiem Stecem, prezesem Fundacji TDK, i Jackiem Weiglem, prezesem Fundacji Edukacja z Wartościami, a także Patrykiem Góreckim o współczesnym depozycie wiary i przekazywaniu wiary młodym pokoleniom, co przyznamy jest dziś coraz trudniejsze. Balans Bieli, zaczynamy. Sekularyzacja młodych ludzi w ostatnich kilku latach gwałtownie przyspieszyła. Szczególnie widać to wśród młodzieży z dużych miast w całej Europie. Widać to bardzo wyraźnie w tak zwanym pokoleniu Z, czyli w pokoleniu młodych ludzi urodzonych po 97 roku. Tak? No i to rzeczywiście takie zjawisko, jak długo jeszcze tak, pod wpływem rodziców, to są w Kościele. Jak dostają się pod wpływ rówieśników, to już nie są w Kościele. Badania przeprowadzone w ubiegłym roku przez socjologów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pokazują, że coraz mniej jest młodzieży głęboko wierzącej. To zaledwie 5,5% badanych. Przybywa natomiast osób niewierzących, obojętnych lub jedynie przywiązanych do tradycji katolickiej. Nie szukałbym kozła ofiarnego tylko wśród rodziców, bo nasze badania pokazały, że rodzice chętnie by zrzucili wychowanie religijne na kościół i szkołę, szkoła chętnie by zrzuciła na kościół i rodziców, a kościół chętnie by natomiast przerzucił te obowiązki i na szkołę, i na rodziców. Wszyscy są winni i w tym uważam, że warto podkreślić, że młodzież też sama powinna szukać wartości religijnych. Młodzi wskazują, że potrzebują uwagi ze strony dorosłych, miejsc, w których dostaną wsparcie w kryzysie i przede wszystkim przestrzeni do spotkań. Wszystko to można znaleźć na przykład na chrześcijańskim festiwalu życia. Dzięki Bogu znalazłam dużo przyjaciół, jesteśmy razem w wspólnocie i właśnie za to mu bardzo dziękuję. Przed tą wspólnotą myślałam, że właśnie młodzież nie za bardzo lubi chodzić do kościoła, i też trochę się tego wstydzi. Dużo też moich znajomych właśnie z części, która nie chodzi do kościoła, kiedy opowiadam im czy to o Festiwalu Życia, czy o różnych innych rekolekcjach, na które jeżdżę, no widać, że są trochę tym zdziwieni, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, mógłbym powiedzieć nawet zafascynowani tym, że takie coś faktycznie widać, że daje energię. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, dla ludzi wierzących, którzy tworzą kościół, żebyśmy pozwolili młodym odejść. Kiedy ktoś chce ich na siłę przytrzymać, to ich zamyka na kościół. Oni się wtedy utwierdzają w swoich argumentach i się blokują. Syn marnotrawny odszedł, ojciec go nie trzymał na siłę i on wrócił. Pozwólmy im odejść. A jak dasz ludziom wolność, to nie zostaną przy tobie. Skoro mówimy o przekazywaniu depozytu młodszym pokoleniom, no to chyba trzeba naszą dyskusję przy tym stole rozpocząć od najmłodszego uczestnika. Ile pan ma lat, jeśli mogę zapytać? 25. 25. Skoro przyjął pan zaproszenie, to nie wstydzi pan się wiary, a wręcz odwrotnie, jest pan z niej dumny. Dlaczego? Bo domyślam się, że pana rówieśnicy no, myślą troszkę inaczej. No jest różnie, jeśli o to chodzi, ale dlaczego? Doświadczyłem miłości Pana Boga, prawdziwej, szczerej miłości Pana Boga 6 lat temu, kiedy się nawróciłem w technikum. Tak, jak byłem młodszy, byłem osobą niewierzącą, niepraktykującą. I dzięki katechezie, a w zasadzie tego, w jaki sposób była ona prowadzona u nas przez księdza, nawróciłem się. I no, nie można tego trzymać w sobie, tak? Nie można wiary trzymać w sercu, tylko trzeba z nią wychodzić do ludzi. Także no, to, jak patrzą na mnie znajomi, nie robi na mnie szczególnie jakiegoś takiego większego wrażenia, bo na pierwszym miejscu jest dla mnie Pan Bóg. Pan Bóg jest najważniejszy. Ja dziękuję za takie dojrzałe świadectwo w tym wieku, bo to jest akt odwagi, myślę, dzisiaj. Szczerze to mówię. Ale zapytam, jeśli mogę, pan wcześniej pochodził z takiego domu, gdzie nie było religii, wiary, Boga, chodzenia do kościoła? Znaczy, wie pan co, jak byliśmy mali, bo jeszcze mam brata, jak byliśmy mali, my chodziliśmy do kościoła. Tylko w pewnym momencie, jak już tam, nie wiem, no miałem kilkanaście lat, powiedziałem po prostu rodzicom, że ja przestaję.
koniec i nie, no nie czuję takiej potrzeby. No klasyczny bunt standardowo. Dojrzewania. I dlaczego pan pod wpływem tego katechety wrócił znów do wiary? Znaczy, szczerze mówiąc, miałem przeróżne problemy życiowe, różne jakieś nałogi za mną chodziły. Generalnie byłem właśnie, wplątany w różne nałogi. I tak jak prowadził ksiądz u nas lekcje, i zaczęło się od spowiedzi, a później puścił świadectwo innego mężczyzny na YouTubie i to świadectwo bardzo mi zainspirowało. No i po tym świadectwie stwierdziłem, że spróbuję i też klęknąłem przy łóżku i powiedziałem: Boże, jeśli istniejesz, zabierz te nałogi, pomóż mi. No i od następnego dnia tak naprawdę wszystko. Serio? Tak od razu? Jak ręką? Stryknięcie palcem odeszło. To bardzo cenne, co pan mówi, to też potwierdza taką tezę, że w tych świadectwach ludzi świeckich tkwi ogromna siła, jeśli mówimy o ewangelizacji. Pani Zyto, pani jest słynną katechetyką z internetu. Jak to jest, że panią słuchają setki tysięcy, a wielu katechetów w klasach nikt nie słucha, bo po pierwsze młodzi ludzie nie chcą już chodzić dzisiaj na religię, a po drugie nawet jeśli chodzą, to często wracają do domu i mówią: o, znów takie były. I to już się ugryza w język, tak? W pani przypadku jest inaczej. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że tak jak Patryk, doświadczyłam miłości Pana Boga, a nie możemy nie mówić o tym, co usłyszeliśmy i o tym, co zobaczyły nasze oczy. I wychodzę z założenia, że katecheza i lekcja religii powinna być takim żywym spotkaniem Boga. Ja idąc na lekcję, idę do młodych przekazując, chcąc przekazać im żywą relację z Jezusem. Ale co to znaczy? Bo to są piękne słowa, ale one mogą być puste. Co to znaczy? No to ja myślę, że to jest przejrzystość też mojej osoby. Że to, co mówię na lekcji, pokrywa się z tym, jak żyję. I bardzo często młodzi mogą tego doświadczać. Czyli komplementarność, tak? Tak. Jesteśmy tacy sami w domu, na ulicy, w szkole, w pracy. Tak, jak oni przychodzą, po prostu potrzebują porozmawiać. Staram się właśnie mówić swoje świadectwo. U mnie młodzi, jak teraz robiłam podsumowanie roku szkolnego, bardzo często jako plus lekcji zaznaczają to, że dzielę się z nimi swoim życiem. Prawie do każdego tematu lekcji ja mówię coś od siebie. Bardzo często nie są to łatwe sytuacje, które są i mnie też to dużo kosztuje. Wiele razy w tym roku na lekcji były łzy, ze wzruszenia, gdzieś tam z trudu, który przeżywałam, ale ci młodzi ludzie to widzą i oni to czują, oni w to wchodzą. To zanim zdefiniujemy, czym jest ten depozyt wiary, celowo zacząłem tak ten nasz dzisiejszy wieczorny program od troszkę innej strony, ale zapytam jeszcze panią jako praktyka. Co sprawia, że dzisiaj młody człowiek, który ma mnóstwo wyborów, zostaje w kościele albo do niego przychodzi po latach, a co sprawia, że tak szybko i łatwo odchodzi i już potem nie wraca? Gdzie jest różnica między twoimi dwoma drogami? Co sprawia, że jedni przychodzą, a drudzy odchodzą? Pierwsze to, czy są przyjęci. Jak zostają przyjęci. To, jak my przyjmujemy te osoby. Myślę, że wiele ludzi szuka dzisiaj akceptacji, poczucia takiej własnej wartości, tego, że jest potrzebnym, zauważonym. W domu bardzo często tego brakuje. I kiedy przychodzimy do wspólnoty, do kościoła, ktoś nas zauważy, poprosi nas o coś, młodzi czują się wtedy potrzebni. I tutaj najpierw trzeba zacząć od takiego właśnie doświadczenia, wprowadzenia, tego, żeby oni mogli poczuć, zobaczyć i właśnie doświadczyć. Bo katecheza jest ważna, ale musi za tym iść praktyka. Bo jeżeli my będziemy katechizować bez doświadczenia Bożej miłości i bez tego, jak Bóg jest obecny i działa w naszym życiu, no to pójdzie na marne. Bo jeżeli my kogoś nie znamy, no to my nie chcemy tej osoby poznać. Mhm. Dopiero jak ją poznamy, to chcemy zagłębiać się więcej. To w szkole, a w domu. Mamy dwóch ojców z wielodzietnej rodziny, tak? Ile jest u pana? Szóstka. U pana? Czwórka. Czwórka. No, piękny wynik. Ja jestem przy was malutki, bo mam tylko trójkę. Ale wiem, jak wiele jest z tym związanych obowiązków, radości, ale i trosk. Wszystkie dzieciaki u pana w domu są praktykujące, wierzące? Chodzą z wami do kościoła, czy nie? Jeśli mogę zapytać, bo to jest bardzo osobiste pytanie. Ja się tak cieszę, bo u mnie najstarszych czwórka, bo 26, 20, 17 i 16, oni uczestniczą czynnie w życiu wspólnoty, angażują się nie tylko z osobami, które chodzą, ale które biorą odpowiedzialność. I to, co powiedziałaś, było dla mnie kluczem, że oni znaleźli środowisko, które zarówno ich zaakceptowało, takimi, jakimi są, zrozumieliśmy ich wyzwania, ich trudności, ich górki i dołki
i wzmacniamy ich silne strony, czyli szukamy potencjału, w czym może dany nastolatek... Ale to środowisko, przecież są różne środowiska. Ten nastolatek, który ma problemy, może trafić no, w takie miejsce, które go tylko wciągnie w czarną dziurę. To prawda, dlatego uważam, że wspólnoty, które działają przy parafiach, powinny być oczkiem w głowie całej wspólnoty parafialnej. A mianowicie, jeżeli nastolatków, tak jak w cudzysłowie WOŚP, wziął w swoje ręce, a Caritas średnio mu się to udało. Dlaczego? Ponieważ ktoś uwierzył jednak w nich. Ponieważ ktoś dał im przestrzeń do wyrażenia się, ambicjonalnie pokazał, że możesz coś osiągnąć, możesz wziąć odpowiedzialność za daną dziedzinę, możesz zorganizować koncert, możesz być osobą, która zmieni rzeczywistość w twojej szkole, w parafii. Na lepsze. Na lepsze. Drugi pan Jacek, ile jest u pana dzieci w domu, to już wiemy, ale tak. Jak to jest, jeśli chodzi o praktyki religijne i ten depozyt wiary? Udało się przekazać wszystkim? Powiem tak, owoce poznamy. Ja mam teraz dzieci w wieku tego nastoletniego buntu. Serdecznie je pozdrawiam. Córka 14, syn 12, plus młodsze dzieci 10 i 6. I powiedziałbym, niestety mamy czas taki, który dla nas jest też trudny. Dlatego, że starsi powiedzieli nie, tak? Nie, nie chcemy. Nawet już tutaj posuwają się do takich stwierdzeń, że nie wierzymy, tak? To jest trudne dla rodzica. To jest trudne dla rodzica. Czy nawet bolesne może? Tak, znaczy na pewno, bo pierwsze, co myślimy, jakby w kontekście tego depozytu, to tak sobie myślimy, że my gdzieś popełniliśmy błąd, tak? I czuje pan tak, że pan gdzieś zrobił coś złego? Myślę, że czasami pojawia się taka myśl. Myślę, że błędy, które gdzieś popełniliśmy w życiu, prawda? No bo czy to może za mało czasu im poświęciliśmy, może czasami byliśmy zbyt wymagający jako rodzice, to czasami pojawia się taka myśl, czy wszystko zrobiłem, co mogłem. Ale z drugiej strony często rozmawiając czy to z księżmi, czy też z osobami, które gdzieś jakoś potrafią tak dodać otuchy, mówią... Ale oni potrzebują takiej wolności. Nie patrz na to jako na swoją porażkę, tylko patrz na to, że może to jest też sprawdzanie tej autentyczności twojej wiary, twojej postawy, o której mówimy. Bo oni sprawdzają, czy dla mnie ta wiara nie jest takim narzędziem, nie wiem jak to nazwać, może opresyjnym. Takim... Dla wielu młodych ludzi tak. Oni dzisiaj kojarzą Kościół i wiarę religii jako coś, co tak. Ich ogranicza. Tak, czyli masz z instytucją iść do kościoła, opresyjną. Tak? I rodzic jest tak. Elementem tej opresji. No i co pan im mówi? Wymaga od nich tego, żeby szli z wami, czy pan odpuścił? Powiem tak, to się bardzo zmienia. To się bardzo zmienia. Różne sposoby podejmowałem. Zachęty, no może jakiegoś czasem nawet takiego, no słuchaj, no chciałbym, no chodź. Może nie wbijania w poczucie winy, ale jakiegoś takiego próby zachęcenia w taki sposób, może na litość dla siebie, to nie działa. Natomiast ja staram się mówić jasno. My chcielibyśmy, żebyście poszli z nami do kościoła na mszę, po to, bo chcemy być z wami razem w ważnym dla nas momencie. To jest dla nas ważne, tak jak dla was ważna jest jedna rzecz lub inna rzecz i chcecie, żebyśmy na przykład słuchali o waszych fascynacjach, o waszych hobby, to tak samo my chcielibyśmy, żebyście byli z nami. Wiara, mam takie przekonanie, jest łaską. I bez łaski, którą nam daje Pan Bóg, no my sami nic nie zrobimy. My możemy dawać sposobność do tego, aby ta łaska zaowocowała. Mam nadzieję, że ta metoda, którą my podejmujemy z żoną, przyniesie owoce. Panie Jacku, chciałem docenić to, że dajecie wolność. Naprawdę to jest niezwykłe. Ja zauważyłem w buncie moich dzieciaków, kiedy Mateusz miał 15 lat, on przestał być transparentny ze mną i bardziej ten bunt był widoczny. Wręcz dochodziło do spięć fizycznych, bo po prostu mówię, zrób to, posprzątaj, wstawaj. Jestem choleryczny, on bardziej flegmatyczny. Natomiast to, co było kluczowe, to kiedy zrozumiałem, że muszę wejść w jego życie na jego warunkach. Czyli jeżeli on chce grać na PlayStation, a ja nie mam czasu, aby tracić dla niego,
to ja zrozumiałem swój błąd, że tak naprawdę on jest dla mnie ważny, dlatego zapytam go, co on chce robić. Jeżeli on chce grać na ten PlayStation, ja razem z nim, nie lubię przegrywać, a przegrywałem, on mnie uczył, jak korzystać z pada i tak dalej. I to sprawiło, że on zobaczył, że jest dla mnie ważny, że jego świat jest ważny, że jego wartości są ważne. Jak nie odbuduję więzi, w ogóle więź jest najważniejsza. Jeżeli nie mam więzi, a coś nakazuje, to niestety... Ale ja rozumiem, że drugi pan Jacek też ma więź z tymi dziećmi, które no, dzisiaj opuściły Kościół, tak? Tylko że no, nie chce ingerować w ich w sumie dorosłe już życie, prawda? To prawda, ale pytanie jest właśnie, na ile tą więź ja zobaczyłem w sobie. Ja mówię o sobie, że dla mnie ta więź, że ja mówię, co trzeba robić, jak tam oceny, jak spełnić chcesz marzenia, okej, kibicuję cię, ale nie jestem w twoim świecie. Zauważyłem swój błąd niebycia w świecie mojego syna. I wejście w ten świat spowodował, że on zaczął widzieć, że jest dla mnie ważny. A może popełniamy też jeden błąd, o którym mówi konkretny tweet, który przyszedł do naszego programu, a który brzmi tak. Czy nie jest też i tak, że przekazuje się tradycję, a wierze daje się świadectwo? Może w tym jest problem, że właśnie w domach zapomniano o tej subtelnej różnicy. Kultywowano tradycję, ale z tym nie szło w parze świadectwo życia ewangeliczną duchowością. Jeśli mogę zapytać na młodszego naszego uczestnika dyskusji, czy czuje pan, że gdzieś tam u pana w domu to rodzice popełnili ten błąd? Znaczy... Czy starali się jak mogli, a to pan podjął inną decyzję? Wtedy, kiedy pan był daleko od Kościoła. Znaczy, wydaje mi się, że moi rodzice chyba ile z siebie mogli dać, tyle dali. Może nie jesteśmy jakąś ewangeliczną rodziną, także nie miałem szczególnie jakoś bardzo takich zasad wpajanych od małego, tylko właśnie było to, no jest niedziela, całą rodziną idziemy do kościoła. Ale tak, żeby był uczony jakoś od samego początku, nie wiadomo właśnie jakich tam modlitw, albo żebyśmy siedzieli wszyscy z Pismem Świętym, czy coś takiego, takich rzeczy nie było. Ale tak, pozwolę sobie wtrącić, słusznie pan Jacek robi właśnie z tą wolną wolą, z tą wolną ręką, że bo według mnie ciągnięcie na siłę do kościoła dzieci, no właśnie ja niedługo biorę ślub, także patrzę już troszeczkę perspektywę dalej, staram się. Ciągnięcie kogoś na siłę gdziekolwiek nie ma dobrego wpływu, bo wtedy właśnie to jest suche przyciąganie kogoś do budynku. No ale rozumie pan tą troskę rodzica, jeszcze... za chwilkę pan stanie przed takim wyzwaniem, tak? Co robić? No właśnie, dopóki... tak jak pan pokazuje, swoim życiem, świadectwo swojego życia. No i wydaje mi się, nawet jak teraz dzieci odeszły od kościoła, ale widzą, że tata wierzy, tata chodzi, tata się modli i widzą, jaka jest jakość też tutaj pana życia, no to może kiedyś właśnie mogą być tego owoce. I myślę sobie, jak dzisiaj w tym świecie, który jest tak obcy, tak czasami brutalny, powinni się zachować rodzice. Jak wy radzicie sobie z tym, żeby przekazać ten depozyt wiary? My codziennie gromadzimy dzieciaki i modlimy się własnymi słowami. To jest dla nas klucz, bo uczenie ich pacierza ma swój urok niezwykły, ale osobista relacja, to co najmłodszy nasz uczestnik powiedział, jest kluczem do tego, bo w polskim zrozumienie, że poznałem Boga, to jest intelektualne poznanie, ale w hebrajskim poznanie Boga to jest doświadczenie Boga. I to doświadczenie zmienia wszystko, więc jak się gromadzimy wieczorem na modlitwę i dziękujemy za mamę, za to, co dzisiaj zrobiła, za to, jaka jest i każdy po kolei dziękuje. Później za każdą osobę po kolei kończymy na tacie, to ich serca kształtują się, trenują się, widzą, że choć czasami ktoś przemilczy, ktoś jest zły, ktoś nie ma ochoty, okej, szanujemy to, nie zmuszamy, ale widzą, że pozostałe dzieci robią to. Mhm. I rodzice również. I myślę, że to jest coś takiego bardzo autentycznego. Też wspólnie śpiewamy, tworzymy, więc to jest taka, powiedzmy, tradycja rodzinna. Dobrze, to mam krótkie pytanie do drugiego pana Jacka. Ważniejszy jest dom czy szkoła i katecheza w szkole, a może kościół i to, co robi? Ja powiem to tak. Każde środowisko, w którym jest dziecko, jest ważne. Tutaj nawiązując do tego, co pan Jacek powiedział odnośnie przykładu. Ja obawiam się, że my czasem żyjemy w takiej troszeczkę schizofrenii, religijnej schizofrenii. I wydaje mi się, dzieci, młodzież, kiedy zaczynają już racjonalnie myśleć, brutalnie to obnażają. Bo my żyjemy w takiej przestrzeni życie,
życie religijne, moje życie codzienne, kościół. Rozgraniczamy. Tak? Rozgraniczamy. My w niedzielę idziemy do kościoła na mszę, bo tak trzeba. Panu Bogu poświęciliśmy tą godzinę, a nasz cały tydzień to jest nasze życie, w którym właśnie. I tutaj jest chyba klucz. Albo Pan Bóg jest, albo Pana Boga nie ma. Bo jeżeli Pan Bóg jest, to dla nas nie ma dylematu, czy kogoś potraktować z miłością, czy oszukać. Czy potraktować go jako wroga, czy widzieć w nim bliźniego. Dzieci to obnażają. Jeżeli mamy są w tym okrutne. Tak, są w tym okrutne. Pytanie do katechetki. Jak na katechezie w sposób taki naprawdę dobry, obrazowy przemówić do młodego człowieka? Jak przekazać mu ten depozyt wiary? Bo umówmy się, że dla wielu młodych ludzi ta katecheza do pewnego roku życia jest jakoś tam obowiązkowa, bo rodzice chcą, potem dorastają, odchodzą, tak? U mojego syna licealisty w klasie na 30 osób chodzą tylko 3 osoby na religię. Co zrobić, żeby ten depozyt wiary skutecznie na tych katechezach przekazać, żeby to nie było tylko uczenie klepania pacierza? To chyba się powtórzę, ale po prostu zobrazowanie, pokazanie doświadczenia i też to, z jakim podejściem my podchodzimy. To, co powiedział też trochę pan Jacek wcześniej, że jeżeli my zauważymy ich, zobaczymy, jakie oni mają pragnienie. Jak ja widzę w uczniu, który jest takie określenie, ja mam na nich, mówię do nich, są moje bąbelki, moje koguciki, nawet w 8 klasie są probąbelki, oni lubią takie określenia. Już tam, jak później do któregoś powiem bąbel, to nie wiem, przypomnę, ale to ja byłem bąbel, nie? I tak widzę, że ktoś nie jest taki skory do nauki, ma gdzieś tam troszeczkę zapędy inne, ale lubi sport na przykład, lubi jakieś wyzwania, no to proszę go, żeby na przykład poszedł do klasy i przygotował mi krzesła w koło. Nie? Zauważam go tak, że staram się wydobyć z niego to, co najlepsze. Tak samo jak teraz było podniesienie ocen. Pytają mnie dzieci, co mogą zrobić, żeby podnieść oceny. Ja mówię, a co lubisz robić? Co ci sprawia radość? I z tego, co sprawia radość, oni coś robią. Dziewczyna powiedziała, że lubi grafikę komputerową. Piękną gołębicę mi zrobiła w tej grafice. Ja miałam łzy w oczach, jak to zobaczyłam. Po prostu dla mnie to jest niesamowite. Jeżeli dajemy im przestrzeń, potencjał, to mówimy o tym. Ja bardzo często powtarzam też młodym na samym początku roku i staram się być konsekwentna, że ja chciałabym znać ich zdanie. Chcę znać ich opinię. Tylko, żeby uważali, bo opinia i swoje zdanie może być wypowiedziana w różny sposób. Jeżeli oni wypowiedzą swoje zdanie w sposób kulturalny, w sposób taki dobry, no to jest okej, ale bardzo często za naszą opinią idą nasze emocje. I wtedy jest to różna wypowiedź i za taką wypowiedź można dostać ocenę, tak, w sensie uwagę. Więc żeby oni byli tego świadomi. I jeżeli mamy jakieś lekcje i oni pytają mnie, to ja naprawdę staram się tłumaczyć i mówić prawdę. Naprawdę taką prawdę, jaka jest. W sieci, czyli w internecie jest bardzo dużo zła, bardzo dużo nienawiści, ale też i dużo dobra. Tak. Co zrobić, bo pani to skutecznie robi. Jak to robić, żeby właśnie wykorzystać internet do tej dobrej ewangelizacji? Pokazywać to, czym się żyje. I to jest, ja wiem, że to jest cały czas takie koło maślane, ale tak, ja widzę, że jak ja wstawiam jakieś tam relacje na Instagrama, to młodzi przychodzą do mnie następnego dnia i mówią, o, widzimy, że była pani na uwielbieniu, a w którym kościele to tak śpiewają, a gdzie można nie wiem, wyjść, żeby się razem spotkać. Oni a nie widzą, ma kpin? Że... Nie ma kpin, że tam, ach, to ta tam głupia, to tam chodzi sobie gdzieś, tak? Znaczy, ja się nie spotkałam z tym, ale może też dlatego, że ja jednak jestem też taką charakterną kobietą, więc oni widzą, że ze mną nie ma przelewek. I tutaj też wychowanie wymaga postawienia pewnych granic. I to też skutecznie jakby staram się robić na moich lekcjach. I kiedy uczniowie próbują te granice, no to ja mówię, hola, hola, mamy ustalone zasady. A teraz trochę je przeginacie. A dla młodego człowieka, co musi w tym internecie być takiego ciekawego, żeby do niego wszedł, kliknął, został? Mówimy oczywiście o tym internecie, który służy przekazywaniu depozytu wiary, a nie tylko złym rzeczom. No ale to tak jak Zyta powiedziała. Pokazywać to, czym się żyje. Bo na przykład, kiedy prowadzę Instagram, mam Instagrama, no to nie mogę pokazywać tylko, nie wiem, jestem w Warszawie, jestem tam, nie wiem, nad morzem, góry i tak dalej. Ale pokazuje właśnie... pan, że był pan na pielgrzymce? Tak, jestem na pielgrzymce, to są relacje, że jestem... z pana ludzie, młodzi? Wie pan, co zauważyłem i zdziwiłem się właśnie na początku, jak się nawróciłem, że myślałem, że będą kminy, a z reguły
jeszcze nie spotkałem się do tej pory z czymś takim, żeby jakieś obelgi szły w moją stronę. Ale człowiek... wiara na tym Instagramie czy w innych miejscach może rywalizować z piękną sukienką, z wakacjami w Grecji, Tunezji i pięknymi pejzażami i imprezowaniem? Znaczy, wie pan co, no... Skutecznie rywalizować. Może. Wydaje mi się, że może. Tylko to też jest wszystko właśnie kwestia tego, jak to jest tworzone, tak? Trudniej w internecie przyjąć cierpienie i wyrzeczenie, a znacznie łatwiej coś, co przynosi szybki zysk i efekt. To zapytam wszystkich państwa na sam koniec. Jak pokazać młodemu człowiekowi, że wiara ma sens, że coś daje, że coś za nią idzie? Jednym słowem, co zrobić, żeby tego depozytu wiary w pewnym momencie życia młodego człowieka, kiedy on dorasta, dojrzewa, nie zakurzyć? Po pierwsze, pokazać z pasją i jakościowo przez internet i przez życie osobiste. Życie osobiste musi być zintegrowane, czyli to, co mówię, to robię, ale w internecie mamy taką wspólnotę Syjon na Ursynowie, gdzie chodzi średnio 22-23 latkowie. I powiem wam, że mamy 150-160 osób, co tydzień 15 nowych osób przychodzi chętnie, ponieważ połowa widziała nas w internecie, na social media, czyli atrakcyjnie, jakościowo pokazanie, że to jest przygoda z Bogiem, że można realizować się, że jesteśmy w dobrym towarzystwie, że można naprawdę poznać wartościowych ludzi i to jest coś, co jest przed nami. Drugi tatuś? Ja chciałem powiedzieć, nawiązanie też do tej rozmowy o internecie, żebyśmy my może nie szukali takiego rozwiązania, że w internecie młodzież będzie szukać Pana Boga, czy to będzie miejsce, gdzie będzie się spotykać i Pana Boga szukać. Internet niech będzie narzędziem do tego, żeby ich zachęcić do przyjścia, tak jak tutaj Pan Jacek powiedział, w realu. I myślę, że tutaj mamy ogromne pole do zagospodarowania i bije się w piersi sam. I także myślę, że... W większości parafii też warto by się było zastanowić, czy dajemy młodzieży taką ofertę, żeby po pierwsze ona była dla nich atrakcyjna, a po drugie, co ważniejsze, i tutaj pani Zyta powiedziała, żeby oni czuli się zaproszeni. Jeśli mógłbym, ja tylko powiem, dlaczego o tym tak myślę. Wiele lat temu miałem przyjemność być w Ameryce Łacińskiej, w Argentynie, w Buenos Aires, w Boże Narodzenie. Kiedy usiadłem sobie tak cichutko, ponieważ mój hiszpański nie był taki dobry, żebym się jakoś chciał tam udzielać we wspólnocie, usiadłem sobie cichutko w ławce, podchodzi nagle do mnie jakaś osoba. Jak się później domyśliłem, to była osoba z kościoła, ze wspólnoty. Podchodzi do mnie, pierwszy raz mnie widzi, pierwszy raz w kościele byłem, w tym miejscu, i pyta się mnie, czy zechciałbym przeczytać czytanie. Ja troszeczkę się przyznaję, stchórzyłem, bałem się, że przekręcę może jakieś słowo i niepotrzebną tutaj zamieszanie lub radość wprowadzę. Natomiast co mnie ujęło? Ta osoba przyszła do mnie dlatego, że widziała, że ja jestem z zewnątrz. Ten pan przyszedł i chciał mnie zaprosić do wspólnoty. Czuj się tutaj jak w domu. Przyjdź, usiądź na tym zaszczytnym pierwszym miejscu. Czegoś takiego, mam wrażenie, czasami nam troszeczkę brakuje we wspólnotach. A co pani robi w internecie, żeby ci ludzie przyszli do pani, panią słuchali? Ja mam profil Facetka od religii i dzielę się swoim życiem. Czasami po prostu, gdzie jadę, co robię, jak czytam książkę, mam jakiś cytat, to o tym opowiadam. Tak jak jadę gdzieś na uwielbienie, opowiadam o tym. Jak robię coś z uczniami, opowiadam o tym. I to ma takie skutki, że w momencie, kiedy na przykład idę na tą pielgrzymkę, moi uczniowie piszą do mnie wiadomości. Może się pani dzisiaj za mnie pomodlić? To nawet nie jest podczas pielgrzymki, bo podczas pielgrzymki to piszą przeróżne osoby. Ale pamiętam taką sytuację, kiedy podeszłam kiedyś do dziewczyny w szkole. Była zapłakana, zapytałam, czy chce porozmawiać. Powiedziała, że nie. I powiedziałam, tylko pamiętaj, że jestem. Gdybyś potrzebowała, to jestem. I ona znalazła mnie na Instagramie i napisała, wie pani co, mam dzisiaj bardzo słaby dzień. Może się pani za mnie pomodlić? I ja mówię, pewnie. Modliłam się za nią i ona napisała do mnie później w poniedziałek, czy podeszła w szkole, już nie pamiętam, i podziękowała. Powiedziała, że ona czuła, że ta modlitwa naprawdę zadziałała. Wiara daje siłę, ale też i wbrew pozorom, tak jak pewnie dużo młodych ludzi sądzi, daje prawdziwą wolność. I myślę, tak, że to jest też bardziej. Bardzo...
Dziękuję Państwu za to świadectwo, bo to było coś pięknego i za udział w naszym programie. Państwu również. To wszystko dzisiaj w czwartek. Przypomnę, powtórka Balansu Bieli o 15.20 na antenie TVP3. A ja zapraszam za tydzień w poniedziałek. Przypominam też, że wszystkie programy Balansu Bieli można obejrzeć także w internecie. Zachęcam, polecam. Do zobaczenia.